Biskup się urodził 16 kwietnia 1895 roku w Lisewie Małym, powiat Sierpc, gubernia Płocka wtedy, a diecezja oczywiście Płocka. Był ochrzczony w kościele w parafii Gozdowo, natomiast wychowywał się od 5 roku życia w parafii Ligowo. Biskup Kaczmarek należał do pewnej plejady biskupów, którzy jeszcze byli, nazwijmy, wyświęceni przed II wojną światową, ale który wywodził się z tych kręgów nizin społecznych, czyli z kręgów chłopskich, a więc miał po pierwsze pełne doświadczenie tego, jak trudne jest życie zwykłego człowieka, a po drugie formował się w czasie, kiedy bardzo mocny wpływ na myślenie Kościoła odegrał Leon XIII ze swoją encykliką Rerum Novarum i w ogóle to myślenie społeczne, a więc chodzi o to, ażeby pójść do ludzi na samym dole i umocnić ich w różnoraki sposób, tak ażeby oni skutecznie mogli się przeciwstawić agitacji komunistycznej. Ksiądz biskup urodził się w okresie niewoli carskiej. Nawet metryka jest sporządzona w kościele parafialnym w Gozdowie w języku rosyjskim. Ten czas na pewno niewoli, który trwał poprzez okres dzieciństwa i okres młodości, na pewno w ogromnej mierze kształtował księdza biskupa Kaczmarka. Biskup Kaczmarek jest poważnym elementem diecezji kieleckiej. Osobowość, która sprawdzała się jak złoto sprawdza się w ogniu, tak postawa biskupa i biskup Kaczmarek sprawdzał się w swoich własnych czasie. Duszpasterz swojej epoki, który jak gdyby był przygotowany do tego, ażeby pełnić posługę kapłańską i biskupią, to z jednej strony, ale nie tylko w wymiarze ściśle takim, powiedzmy, wiary, ale również w zakresie oddziaływania społecznego Kościoła. Czas jego pobytu tutaj od 1938 roku to czas trudny, czas wojny i czas jednej okupacji hitlerowskiej i czas sowieckiej okupacji, której nie przeżył. Myślę, że jego historia i jego dokonania godne są uwagi i godne są nagłośnienia, ponieważ zawsze każdy wróg nie chce nigdy uzewnętrzniać wielkości postaci Kościoła. Dlatego też na pewno ważne jest, ażeby pokazać, kim był, co zrobił i czego nas nauczył. Był na pewno bardzo inteligentnym, zdolnym i pilnym studentem i dlatego też biskup Antoni Julian Nowowiejski zadecydował o tym, że dwóch kleryków w 1922 roku wysyła na studia wcześniej do Francji. I był to Czesław Kaczmarek i Ignacy Marciniak. Ksiądz Kaczmarek studiował przez 5 lat, równocześnie zlecono mu duszpasterstwo nad emigracją zarobkową polską, która była tam właśnie, pracowali w kopalniach i w hutach w północnej Francji w okręgu przemysłowym Lille. W 1927 roku obronił bardzo chlubnie doktorat na Uniwersytecie w Lille. Dostał nawet nagrodę, wyróżniony został ten doktorat. No i pozostał jeszcze rok tam. Laury o biskupie, o księdzu Kaczmarku płynęły do Polski, więc arcybiskup Nowowiejski go ściągnął do Płocka.
i mianował go duszpasterzem, można tak to powiedzieć, młodzieży na teren diecezji płockiej. W 1930 roku powstała Akcja Katolicka i został mianowany dyrektorem ksiądz Czesław Kaczmarek. Postawił Akcję Katolicką rzeczywiście w Płocku na wysokim bardzo szczeblu. Płock wysuwał się na czoło. Dzięki niezwykłej energii, dynamizmowi księdza Czesława Kaczmarka. Papież Pius XI powołał po roku czasu nieobsadzonej diecezji kieleckiej po śmierci księdza biskupa Augustyna Łosińskiego, który wspominałem, że zmarł 30 kwietnia 1937 roku. Przez rok ponad diecezja czekała na nowego pasterza i został nim mianowany 24 maja 1938 roku ksiądz prałat Czesław Kaczmarek, dyrektor Akcji Katolickiej w Płocku. Objął kanonicznie diecezję kielecką 3 września 1938 roku, a w niedzielę 4 września 1938 roku był konsekrowany, przyjął sakrę biskupio z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce w okresie tuż przedwojennym, to jest arcybiskupa Filipa Cortesi. On jakby był prorokiem swojego czasu. Wchodząc do Kielc w dniu inauguracji powiedział: przychodzimy, aby was kochać całym sercem, to znaczy być gotowym i zdecydowanym dać wszystko, choćby i życie samo. I chyba nie spodziewał się, że on, będąc moderatorem akcji katolickiej, z czym wiązało się jego zawołanie: biskupie, wszystko dla Chrystusa Króla, nie spodziewał się, że będzie musiał bardzo ostro odpowiedzieć na swoje czasy. Tylko rok był biskup, powiedzmy, w niepodległej jeszcze Polsce, ordynariuszem kieleckim. Trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze przygotował diecezję na wybuch wojny, bo przewidywał to. Ja powiadam, że to jedyny biskup w Polsce, który miał wykształcenie wyższe, poza seminarium duchownym, nauki społeczne i polityczne. I on miał to rozeznanie pod tym względem, w moim przekonaniu. A siedzę w biskupie Kaczmarku, w jego curriculum vitae kilkadziesiąt lat. Że miał naprawdę tutaj, bym powiedział, charyzmat rozeznawania sytuacji. Na początku wojny zaraz, prawda, pod mur do rozstrzelania postawili biskupa i osoby mu towarzyszące w stopnicy w klasztorze franciszkanów reformatów. Jeżeli byłaby broń u nich, prawda, w ubraniu, w płaszczu i tak dalej, to byliby rozstrzelani. No tej broni nie znaleziono, nie zostali rozstrzelani, ale samochód, którym biskup dojechał do stopnicy, został spalony i wracali potem pieszo do Kielc. Jak biskup zaszedł do Kielc, no to już właśnie żandarmeria niemiecka już zajęła kurię, prawda, i rezydencję biskupią. W czasie wojny wykazał się wiernym i wielkim pasterzem. Pozostał w Kielcach. Nie uciekł, nie krył się. Do seminarium przyjął, do swojego domu przyjął całe seminarium. Potem został wygnańcem z tego seminarium i musiał szukać mieszkania. Towarzyszył kapłanom represjonowanym w tamtym czasie, 46 kapłanów, w tym, że 8 rozstrzelano, 22 zamknięto w obozach koncentracyjnych, spośród nich 10 zginęło, pozostali powrócili. On, który w czasie wojny 60% wszystkich diecezjalnych dochodów przeznaczył
na pomoc ludziom potrzebującym i biednym, bo wojna spowodowała potrzeby i biedę. W tym czasie rozwinął ogromną działalność opiekuńczą dla wysiedleńców z Poznańskiego, z Wielkopolski, z Kujaw, z północnego Mazowsza, z tych terenów, które zostały włączone do Rzeszy. I znowu działalność, powiedzmy, biskupa w stosunku do wysiedleńców, no i można powiedzieć, że chyba jest największa w Polsce w diecezji kieleckiej. Jeżeli się weźmie pod uwagę, prawda, tysiące wysiedleńców, tak samo i ze wschodu, z Kresów Wschodnich, to jest działalność biskupa, którą objął, prawda, duchowieństwo. Ponad 220 księży przewinęło się z innych diecezji i zakonów przez diecezję kielecką i biskup dawał im schronienie i wyżywienie. Nie bał się Niemców i nie bał się także komunistów potem. Dlaczego mówię, że nie bał się Niemców? On z generalnej guberni uciekających księży przyjął do diecezji kieleckiej i rozmieścił po parafiach. A w liście swoim pasterskim przeczytam tylko taki moment. Przychodzi do was Jezus Chrystus z Pomorza i Poznania. Przychodzi z Kujaw i Mazowsza, ze Śląska i ze wschodnich ziem. Pokłońcie mu się i powiedzcie, jak mawiali ojcowie nasi, gość dom, Bóg w dom. Przyjęli wszystkich, ażeby ich uratować. Oskarżenia, które padały pod jego adresem o zdradę, o wysługiwanie się agenturze watykańsko-amerykańskiej i też o zdradę w czasie II wojny światowej, ponieważ nie zagrzewał, a wręcz przeciwnie, do tej walki z Niemcami, obawiając się zbytniego przelewu krwi. No to wszystko oczywiście byłoby stane z palca, że zresztą po latach został jak gdyby zrehabilitowany. Zarzucano biskupowi to współpracę, że właśnie biskup na przykład Hitlera witał chlebem i solą w pałacu. Kłamstwo, obrzydliwe kłamstwo, absolutnie nic takiego nie było. Zajmował się głównie duszpasterstwem, tylko pytanie jest, jaką postawę zająć, bo w czasie okupacji mieliśmy do czynienia już na samym początku, kiedy jeszcze operował chociażby major Hubal, z pacyfikacją wsi czy z mordami na dużą skalę na ludności cywilnej. Więc biskup Kaczmarek diagnozował tę sytuację na zasadzie takiej, że trzeba nade wszystko zadbać o biologiczne przetrwanie narodu. Oczywiście duchowe i biologiczne. Duchowe to jest cała posługa duszpasterska, a biologiczne, czyli nie narażanie zbytnie ludności na to, co zwiemy represjami okupanta. Jest to dosyć takie, byśmy powiedzieli, rozsądne podejście. Zresztą też państwo polskie podziemne nie charakteryzowało się tym, ażeby rzucać się od razu do powstania, bo wiadomym jest, że to mogło się skończyć tragicznie. A jeśli bierzemy pod uwagę samo zwarcie, z którym mieliśmy wówczas do czynienia, to cały Kościół doświadczył zwarcia nie tylko z tą okupacją niemiecką, ale i z ideologią narodowo-socjalistyczną, która w swym pogańskim wydaniu była skrajnie antychrześcijańska. Bardzo popierał AK, popierał win, prawda, tak zwanych żołnierzy wyklętych, prawda, biskup to bardzo popierał. Ponad 100 księży miało oficjalne skierowanie przez biskupa do zajęcia się, prawda, wspieraniem duchowo akowców, winowców i tak dalej. Rektor seminarium na przykład ksiądz Sobalkowski Szczepan, 5 lat siedział w więzieniu potem w okresie stalinowskim, no właśnie między innymi taką rolę spełniał, czy ksiądz Peszko, późniejszy Henryk Peszko, późniejszy kanclerz już po więzieniu kurii kieleckiej, też taką rolę spełniał i wielu, wielu, wielu. Podczas samej wojny, kiedy już Niemcy napadli na Rosję, wstąpił w szeregi chrześcijańskiej Unii Oporu, gdzie został zaprzysiężony. Udzielił wsparcia Armii Krajowej i NSZ-owi. On, dzięki temu, że sprzyjał ruchowi oporu, 100 kapłanów diecezji kielckiej w
było kapelanami AK. Tu, gdzie jest teraz plac Jana Pawła II i pomnik Jana Pawła II, tam był taki ogródek warzywny dla kurialny i dla biskupa. I biskup sobie wyszedł, był mur od ulicy, biskup sobie wyszedł w perelinie, w kapeluszu, w sutannie, odmówić sobie w różaniec, się pomodlić i trochę pochodzić tam. Tymczasem, oczywiście zaraz za tym placem, mur i więzienie. I w pewnym momencie człowiek, prawda, przeskoczył przez mur w pasiakach, prawda, w stroju więziennym i dopadał księdza biskupa i powiedział: księże biskupie, ratuj mnie, bo wyprowadzili nas na rozstrzelanie. I rzeczywiście strzały padły i 14 zostało zastrzelonych pod ścianą, pod murem, a on przy adrenalinie, że prawda, będzie zabity, jakoś przez ten pod mur przeskoczył na drugą stronę. Więc biskup, niewiele myśląc, perelinę mu nałożył na siebie, na niego, kapelusz mu natknął na głowę i powiada: idź do Zytek, tam cię przebiorą. Czyli powiedzmy Zytki, siostry zakonne, to jest dom społecznej opieki na ulicy Rogu Wesołej, dzisiaj seminaryjskiej, właśnie to tam miał być przebrany, czyli też współdziałały, wiadomo, można powiedzieć, w konspiracji. Ale gdyby na przykład żandarmeria jakoś się pojawiła i to biskup mógłby do obozu wylądować jak każdy inny, prawda, że tutaj współdziała i współpracuje, prawda, z przestępcami, z więźniami. Ta otwartość biskupa w tym, co można było robić, co można było robić. I to towarzyszyło biskupowi przez całą wojnę. Z poświęceniem, z całkowitym oddaniem się dla ludzi, dla sprawy, dla ratowania każdego Polaka, bo jak się ratuje Polaka, to się ratuje i Polskę. Po wojnie natomiast rozpoczęły się inne schody. Jak mówiłem, że złoto próbuje się w ogniu. Mógł się spodziewać różnego losu. Stanął przed machiną kiedyś zbrodniczego systemu hitlerowskiego. Stalin potem wymordował polskich oficerów. NKWD przyszło do rozprawy z polską inteligencją do końca. Okres powojenny to jest 6 lat z tego okresu powojennego. Ja w książce, ksiądz Czesław Kaczmarek, biskup kielecki, w tej monografii dosyć szczegółowo to wszystko opisałem. Opisałem też to wydarzenie, które miało miejsce 4 lipca 1946 roku, które przeszło do historii jako pogrom Żydów w Kielcach, a ksiądz biskup sporządził raport w związku z tym wydarzeniem i określił to jako wydarzenia, prawda, w Kielcach, zajścia w Kielcach z 4 lipca 1946 roku. Raport. No i właśnie z tego powodu uważam, że potem między innymi biskup był aresztowany. To jest tylko znamienne i ciekawe, że w procesie w ogóle sprawę tak zwanego pogromu kieleckiego wyciszono i w ogóle na ten temat nie było ani słowa. Momentem bardzo ciekawym, ważnym, który później stał się także jednym z argumentów za uwięzieniem biskupa, były jego kontakty z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, Arturem Blisleinem, dobrym znajomym biskupa Kaczmarka jeszcze z czasów jego studiów we Francji. Ów ambasador w grudniu 1945 roku na zaproszenie biskupa Kaczmarka odwiedził Kielce, odwiedził biskupa w jego siedzibie, a biskup, chcąc pokazać mu odradzające się życie w tym mieście, w Polsce, jako przykład zaprosił go do szkoły sióstr nazaretanek właśnie, żeby zobaczył młodzież, która na nowo zaczyna się uczyć, której są przekazywane wartości.
we wspomnieniach, które siostry zapisały, przejawia się taka postać rozradowanego biskupa i jednocześnie ambasadora, który patrzy z radością, ale potem zaczynają mu się pojawiać łzy w oczach. Jedna z sióstr zapisała we wspomnieniach, że ambasador miał taką myśl, cóż się stanie z tą młodzieżą. Ta młodzież jeszcze nie wie, co ją czeka, bo właściwie on jako polityk wiedział już, ku czemu zmierzają władze komunistyczne te w Polsce. Uderzenie władz komunistycznych w Kościół katolicki w Polsce miało miejsce zwłaszcza od 1948 roku, 1948-1949 rok. Oczywiście bezpośrednio po II wojnie światowej miały miejsce aresztowania poszczególnych księży, natomiast zdecydowana walka z Kościołem katolickim to jest koniec lat 40. Wynikało to przede wszystkim z dwóch powodów, czyli z rozprawienia się w tym okresie czasu bezpośrednio z powstaniem, można by nawet powiedzieć, z powstaniem antykomunistycznym, czy z działaniem żołnierzy wyklętych, a także rozprawienie się z istniejącą opozycją polityczną w postaci PSL-u. I Kościół katolicki pozostał jedyną niezależną organizacją, instytucją, która cieszyła się ogromnym zaufaniem społecznym, a także autorytetem moralnym, która nie podlegała władzy komunistycznej, władzy partyjnej i państwowej. Władze nie miały na nią bezpośredniego wpływu i to ich zdaniem, należało zmienić. Jedną z metod właśnie uderzenia w Kościół katolicki było wytaczanie procesów pokazowych przeciwko księżom, ale także biskupowi Kaczmarkowi. Aresztowanie księdza biskupa nastąpiło 20 stycznia 1951 roku i można powiedzieć, że aresztowaniem zamyka się okres powojenny. No, w tym okresie powojennym zlikwidowano Caritas kościelny, likwidowano szkoły katolickie, prasę katolicką i tak dalej, i tak dalej. No też były takie brutalne napady i rewizje w rezydencji nawet księdza biskupa jeszcze przed jego aresztowaniem, tak? Więc wiele, powiedzmy, przykrych rzeczy go spotykało. W prasie, powiedzmy, prokomunistycznej czy komunistycznej bardzo biskupa atakowano i szkalowano, ale aresztowanie nastąpiło właśnie 20 stycznia 1951 roku. W 1951 roku w ramach walki z Kościołem 20 stycznia został aresztowany biskup Kaczmarek pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Watykanu i USA oraz sprzymierz sprzyjaniu niemieckiemu rewizjonizmowi. Razem z nim aresztowano 20 kapłanów i pracujące siostry w kurii, siostry nazaretanki, sercanki i służebniczki. Od momentu aresztowania, w styczniu 1951 roku do września 1953 roku minęły 2 lata i 8 miesięcy. Tyle trwało aresztowanie i śledztwo biskupa Kaczmarka. Podczas śledztwa zastosowano wobec biskupa niedozwolone metody śledcze, polegające na wielokrotnych konwejerach, czyli połączonych przesłuchania, wielogodzinne przesłuchania, bez snu, bez możliwości skorzystania z toalety, otoczenia biskupa agenturą celną, czyli człowiekiem, który wpływał na biskupa, insynuował mu różne rzeczy, a także zastosowano głód, no, po prostu nie podawano biskupowi Kaczmarkowi pełnowartościowych posiłków, które doprowadziły do tego, że zachorował na szkorbut, wypadło mu 19 zębów, po prostu nie mógł jeść nawet. Podawano także środki farmakologiczne. No i oczywiście dla osoby duchownej, dla intelektualisty też istotne znaczenie miało to, że został odcięty od jakiejkolwiek informacji. Informacje podawano mu selektywne, wybiórcze, no, które miały wpłynąć na jego postawę i zmusić do współpracy z oficerem śledczym, do przyznawania się do niepopełnionych win.
kontakty z ambasadorem Blislejnem stały się później jedną z przyczyn aresztowania i biskupa, a także później i przełożonej domu kieleckiego siostry Izabeli Machowskiej. W protokołach procesowych czy w protokołach śledztwa siostry Izabeli, te materiały, które akurat przeglądałam w Instytucie Pamięci Narodowej, widać, ile razy oficerowie śledczy powracali do tej wizyty i na różne sposoby próbowali dowiedzieć się, dlaczego, co jeszcze się kryje za tą wizytą, jakie były dalsze kontakty. Każda zmiana wypowiedzi, każdy brak przecinka czy słowa i podważał już autentyczność poprzedniego zeznania. Tak siostrę Izabelę męczono przez półtora roku mniej więcej. Oczywiście nie tylko o kontakty z Arturem Blislejnem. Był kontakt z ambasadą amerykańską, on starał się pewne rzeczy przekazywać, chociażby kwestie dochodzenia w sprawie pogromu kieleckiego. Tak bardzo istotnego, jeśli bierzemy pod uwagę kreowanie negatywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie. A więc starał się jak gdyby w tym kierunku działać, co było dla władz komunistycznych pewnym problemem. Ambasador Artur Blislein później po zakończeniu swojej pracy w Polsce, po powrocie do Ameryki, napisał taką wstrząsającą relację na temat tego, co się dzieje w Polsce po wojnie. Widziałem Polskę zdradzoną. W 2008 roku chyba najnowsze wydanie w języku polskim ukazało się tych wspomnień. Relacji człowieka, który bardzo przeżywał tą nową rzeczywistość powojenną Polski. Proces był bardzo brutalny. Się mówi tutaj o torturowaniu biskupa, o zmuszeniu go poprzez te tortury, zresztą tortury komunistyczne, sowieckie. Praktycznie mało kto mógł przetrwać. Przypomnijmy sobie biskupa Adama Sapiehę, który mówił, że gdyby go aresztowano i gdyby cokolwiek powiedział inaczej niż do tej pory nauczał, jest to nieważne. Taki jak gdyby rodzaj testamentu, no bo wiemy, że człowiek w sytuacji takiej doprowadzony do skrajności, ta psychika może być uszkodzona, może nie działać dobrze. Proces biskupa Kaczmarka, ordynariusza jednej z diecezji w Polsce, nie mógł się odbyć bez wiedzy i zgody Moskwy, czyli władz komunistycznych, władz w Związku Sowieckim. Najprawdopodobniej tego typu początkowo są różne hipotezy dotyczące tego, kiedy zapadła decyzja o wytoczeniu biskupowi Kaczmarkowi pokazowego procesu, bo pamiętajmy przecież, że w marcu 1953 roku umiera Józef Stalin. Stalin był przeciwny aresztowaniu, prymasa Wyszyńskiego, stąd jedna z koncepcji mówi o tym, że dlatego wybrano biskupa Kaczmarka, dlatego został on aresztowany. Natomiast najprawdopodobniej w 1953 roku, w maju, kiedy ugruntowała się już ta sytuacja po śmierci Stalina i po obaleniu Berii, kiedy dochodzi do władzy nowe kierownictwo z Chruszczowem na czele, polska delegacja z Bierutem udaje się do Moskwy i tam konsultuje sprawę biskupa Kaczmarka i zapada decyzja o tym, że należy wytoczyć ordynariuszowi kieleckiemu proces pokazowy. Traktowano go na sposób taki charakterystyczny dla komunizmu, czyli stosowano różne psychiczne i nie tylko psychiczne tortury, które ostatecznie też zrujnowały jego zdrowie, bo nawet kiedy już wrócił do normalnego życia, to już tego zdrowia nigdy nie odzyskał w takiej postaci, jak to było przed uwięzieniem. Stosowano w stosunku do niego środki chemiczne, można by powiedzieć, które go otępiały, które powiedzmy wpływały na jego myślenie, na jego wolę, powiedzmy uderzające w rozbicie, powiedzmy, osobowości księdza biskupa Kaczmarka. Biskup Kaczmarek w czasie swojego śledztwa trwającego 2 lata i 8 miesięcy był przesłuchiwany 223 razy. To jest bardzo duża ilość. Domagano się niejednokrotnie od biskupa Kaczmarka, aby cytował i powtarzał po raz enty te same protokoły, które kiedyś wcześniej zeznawał.
Na czym polegały właściwie te działania, dlaczego możemy nazwać je brutalnymi, które zostały wytoczone przez tamtejszych funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego? Przede wszystkim był to głód. Głód, zimno, odcięcie od informacji. Głód doprowadził do tego, że biskupowi Kaczmarkowi wypadło w czasie więzienia, które do procesu, czyli do września 1953 roku, wypadło biskupowi Kaczmarkowi 19 zębów. Stąd prawdopodobnie niektórzy uważali to, o czym wspominałem, że podczas procesu mówi podstawiony aktor. Po prostu to powoduje zmianę głosu. Głód, biskup Kaczmarek schudł. Człowiek, który jest głodny, któremu jest zimno, który jest odcięty od informacji, jest podatny na różnego rodzaju insynuacje i można nim manipulować. Co jakiś czas podawano biskupowi selektywne informacje, które miały oczywiście zmienić jego nastawienie do przesłuchujących oficerów śledczych, w tym do jednego z głównych oficerów śledczych, którzy przesłuchiwali biskupa Kaczmarka, kapitana Bogdana Lisowskiego. Biskup powiedział do swojego przyjaciela, księdza infłata Wacława Jezuska, że jak szedłem na proces, to sobie tylko przyrzekłem w duszy, żeby się nie wyrzec Pana Boga. Gdy biskup już 14 września na sali się znalazł, gdy prokurator oskarżenie, akt oskarżenia wygłosił i tak dalej, więc biskup tego wszystkiego wysłuchał, przyznał się i też to, co mu dano do odczytania, odczytał, ale w pewnym momencie sędzia się pyta, czy wobec tego, że prawda, Kościół, Watykan, papież taką politykę wrogą stosował w stosunku do Kościoła, czy on potępia, czy on się wyrzeka, można by powiedzieć, Kościoła, papieża. Gdy biskup to usłyszał, to pytanie, jakby drgnął, cofnął się na tej ławie oskarżonego i wrzasnął na całą salę: za żadną cenę, czyli nie potwierdził, nie zgodził się, za żadną cenę się nie wyrzeka Kościoła, nie wyrzeka się i nie potępia papieża. Ordynariusz Kielecki zachował bardzo postawę taką samopoświęcenia się, to znaczy nie chciał obciążać innych osób, brał jakby tę winę, której nie popełnił, ale tę winę brał na siebie, prawda? W tym sensie, żeby niech to odium odpowiedzialności spadnie na niego samego. Szczególnie bolesna dla biskupa była kwestia kontaktów z jego matką. Zabraniano mu tych kontaktów, nie podawano informacji o tym, że matka biskupa Kaczmarka zmarła. Więc to były te elementy, które zastosowano wobec niego, aby go złamać. Zarakowski jako prokurator, sędzia i tak dalej dopadli biskupa, Różański, powiedzieli, że mu skują, przepraszam, no to w potocznej mowie tak się czasami mówi, prawda, jeżeli nie będzie tak zeznawał, jak to jest przewidziane, jak zanotowane. No i powiedzmy biskup na to przystał, ale powiedzmy pod wpływem presji środków psychicznych i jeszcze obrońcy Maślanki, adwokat Mieczysław Maślanko, który wiadomo też kim był, potem za nadużycia nawet wytoczono mu proces, ale w ogóle biskupa nie bronił, tylko ciągle mu wbijał w głowę, że ma zeznawać tak, żeby ratować głowę, bo jeżeli chce, prawda, wyrok śmierci mieć, to będzie go miał. Cały proces, o którym wiemy, był wielką farsą. Biskup się, póki był w dobrym psychicznym stanie, nie załamał, ale rozpracowany psychicznie po godzinach przesłuchań, po faszerowaniu go chemikaliami i tak dalej, podpisał wszystko, co mu pozwolono, co mu przedstawiono. Podpisał jako, przyznał się do winy. Pewne kręgi kościelne złamały się, uległy tej propagandzie. Znany jest też artykuł chociażby Tadeusza Mazowieckiego, który bardzo mocno
jako reprezentant przez środowisk katolickich bardzo mocno biskupa zaatakował, pokazując go jako przedstawiciela tej warstwy, tej części duchowieństwa, które kompromituje, można by powiedzieć, Kościół. Z uwagi na taką, a nie inną jego postawę w czasie okupacji, ale jednak pewną postawę antykomunistyczną po wojnie, był to dobry test, dobry straszak w moim przekonaniu, ażeby zastraszyć cały episkopat i cały Kościół, bo pamiętajmy, że droga do zniszczenia Kościoła miała wyglądać w ten sposób, że się ten Kościół zwasalizuje, a później będzie się go stopniowo likwidować, stopniowo niszczyć. I biskup Kaczmarek był jak gdyby pierwszym z hierarchów, czy takim najważniejszym symbolem tego, ażeby ten Kościół spacyfikować, rozbić go od wewnątrz, ażeby te opinie w stosunku do jego osoby były negatywne w Kościele, a przez to zaczynać sobie podporządkowywać całą hierarchię. Rozpracowanie grupy Kaczmarka, jak w pewnym momencie zaczęto mówić w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, zostało zaangażowane bardzo wiele osób. Ciężko mówić w ogóle o liczbach, natomiast kilkadziesiąt, ponad 40 osób w październiku 1953 roku rozkazem Ministra Bezpieczeństwa Publicznego otrzymało odznaczenia państwowe i nagrody pieniężne za rozpracowanie grupy Kaczmarka, czyli tego ośrodka antypaństwowego i antyludowego na czele, którego rzekomo miał stać biskup. Jeżeli pomnożymy tę ilość tych osób przez osoby, które działały w poszczególnych urzędach wojewódzkich, powiatowych, zwłaszcza tutaj w regionie kieleckim, to naturalnie miał związek z decyzją kielecką, otrzymujemy ogromne zaangażowanie władzy, powiedzmy, jeżeli chodzi o liczbę funkcjonariuszy, ale musimy też pamiętać o zaangażowaniu takim propagandowym, prawda, publikacje w różnego rodzaju czasopismach, w Trybunie Ludu, w Słowie Ludu Kieleckim, także w zaangażowaniu funkcjonariuszy w zbieranie informacji, co społeczeństwo myśli o procesie, jak go odbiera, jak go komentuje. No, uzyskujemy ogromną ilość osób zaangażowanych w proces biskupa Kaczmarka, czy raczej w próbę przekonania społeczeństwa, że proces ten jest prawdziwy i oddaje rzekomo faktyczną działalność kieleckiego ordynariusza. Aresztowanie i więzienie księdza biskupa Czesława Kaczmarka zakończyło się wyrokiem skazującym na 12 lat więzienia 22 września 1953 roku. W związku z tym aresztowaniem wywierano ogromną presję na księdza prymasa, kardynała Stefana Wyszyńskiego, ażeby potępił księdza biskupa Kaczmarka. Między innymi tę presję stosował z polecenia władz bezpieczeństwa Bolesław Piasecki, który przychodził do księdza prymasa i przekonywał go, ażeby potępił księdza biskupa Kaczmarka za, powiedzmy, jego działalność, którą podejmował jako szkodliwą dla Polski Ludowej, dla bloku socjalistycznego, prawda, tutaj Związku Radzieckiego i krajów demokracji ludowej, bo to było organizowanie spisku i wojny przeciw imperialistów zachodnio-niemieckich, prawda, Watykanu i Stanów Zjednoczonych przeciwko krajom obozu pokoju socjalistycznego. Ksiądz prymas odpowiedział, że absolutnie nie będzie potępiał biskupa Kaczmarka. Na ten temat się nie wypowie, dlatego że nie rozumie w ogóle, w jaki sposób ksiądz biskup Kaczmarek zachował się na procesie tak, jak się zachował. Wyszedł na procesie jako totalny przestępca, a wcale takim nie był. Przyznawał się do spraw, które nie miały w ogóle miejsca. A więc ksiądz prymas wykazał wtedy też i powiedział Piaseckiemu, że proces był zmanipulowany. I oczywiście Piasecki odszedł z niczym.
To było 22 września, natomiast 25 września uroczystość patrona Warszawy, błogosławionego Władysława Zgreniowa. Ksiądz prymas odprawił nabożeństwo w katedrze. Wieczorem, koło godziny 11 czy 12, SB zjawiło się w rezydencji prymasa na Miodowej i prymas został aresztowany. Dlatego, że nie potępił biskupa Kaczmarka. Władze komunistyczne zabroniły księdzu biskupowi przeżywać imienie w Kielcach, w diecezji. Musiał wyjechać. Wyjechał do Zakopanego. Pewnego razu, to było właśnie 20 lipca, w tym dniu byliśmy z grupą młodzieży, mieszkaliśmy na Jaszczurówce i pojawia się kapelan księdza biskupa Czesława Kaczmarka, ksiądz Józef Dąbrowski. Jak to? To wy nie wiecie, że ksiądz biskup jest w Zakopanem? Myśmy otworzyli szeroko oczy. No to ułożyliśmy życzenia księdzu biskupowi zapewniające o modlitwie, o naśladowaniu tej jego wielkiej postawy heroicznej, charyzmatycznej, takiej wiernej Kościołowi, wiernej powołaniu. I zaszliśmy do księży jezuitów na górce. Ksiądz biskup przyjął nas zdumiony, dlatego że go wypędzono z diecezji, a tu grupa diecezjan z prefektem pojawia się. No i te życzenia przeżyliśmy jako takie rodzinne spotkanie, tak głęboko, tak mocno, że wszyscy byli wzruszeni. To było takie głębokie doświadczenie wdzięczności, radości, no i ten zbieg okoliczności, który nie jest od takim tylko wydarzeniem, ale to jest opatrznościowe, to było księdzu biskupowi potrzebne, tej młodzieży i mnie bardzo. To było coś takiego, co nas duchowo całkowicie zbliżyło, otwarło, zobowiązało jeszcze do jeszcze głębszej modlitwy, do postawy takiej solidarnej, do postawy utożsamiania się z naszym przywódcą. Widzieliśmy w nim i ojca, i mistrza, widzieliśmy świadka cierpienia, człowieka cierpienia, człowieka, który nie cofnął się przed największymi trudnościami, żeby to świadectwo składać z jakimś autentycznym, pełnym zawierzeniem i oddaniem. Na przełomie lat 50. i 60., kiedy po raz kolejny biskup Kaczmarek naraził się władzom komunistycznym, tutaj znaczenie miała kwestia tak zwanego kazania chińskiego z 1959 roku, w którym mówił o prześladowaniu chrześcijan w Chinach, to stało się to zarzewiem nowego konfliktu. Wspomniał o prześladowaniach w Chinach komunistycznych. Jak są prześladowani katolicy w Chinach komunistycznych? Właśnie władze wtedy, via Pekin uderzył w Warszawę i zażądały od episkopatu, od księdza prymasa usunięcia biskupa Kaczmarka z ordynariatu w Kielcach. To było pismem z 5 czerwca 1959 roku. A więc biskup takiej jakiegoś lżejszego życia w Kielcach po powrocie miał tylko 2 lata. Od kwietnia 57 do czerwca 59. I wtedy właśnie już zaczęła się na dobre walka z biskupem. Postawa biskupa Kaczmarka stanęła w relacjach między nim a prymasem Stefanem Wyszyńskim. Znaczy, prymas uważał, że biskup Kaczmarek powinien zrezygnować, czy też pójść na pewien kompromis z władzami komunistycznymi. Nawet tę sprawę omawiano podczas spotkania między prymasem a Gomułką. Ostatecznie zaważyło stanowisko Jana XXIII, papieża, który opowiedział się po stronie biskupa Kaczmarka, że nie powinien rezygnować z zarządu diecezją kielecką, a swoją jednoznaczną postawą
wskazuje, prawda, na takie zdecydowane stanowisko antykomunistyczne, w którym wytrwał do 1963 roku, do swojej śmierci 26 sierpnia w Lublinie. No, data też jest symboliczna, bo 26 sierpnia to przecież święto Matki Boskiej Częstochowskiej. Do końca była straszna walka z biskupem, potwornie złośliwa, kiedy, prawda, z biskupa zrobiono, prawda, amanta, kochanka, prawda, oskarżono, prawda, o różne rzeczy i mało tego, eks-ksiądz zdrajca, współprawiedzowcownik UB, o tym pisał. Dzisiaj, proszę Państwa, też mogą się pojawiać panowie, którzy byli w zakonach, byli, prawda, nawet gorliwymi podobno, czy uczonymi kapłanami zakonnymi, czy diecezjalnymi, teraz się deklarują jako niewierzący. Za jaką cenę dostali, prawda, katedry na uniwersytetach, za jaką cenę tak bardzo szybko tytuły naukowe zdobyli i tak dalej. O, promuje się. Czyli pod tym względem walki z Kościołem bym powiedział, że się nic nie zmieniło. Jakże czasy są bardzo podobne dzisiaj, tej chwili teraz, do tych czasów, które przeżywał ksiądz biskup Kaczmarek. Walka z Kościołem trwa. No cóż, będziemy się łudzić, prawda? Była brutalna i mechaniczna, to przecież strzał do Jana Pawła II. Gdy chodzi, prawda, o Polskę, mamy czasy akuratnie, gdy rzecznikiem prasowym był Urban, który przecież nazwał papieża Breżniem Watykanu, a potem naśmiewano się całkowicie, prawda, że jakieś tam wikary z niego wici. Z kalectwa się naśmiewano, bo przecież nie mógł wypowiedzieć słowa, mówi słowa cedzi i taki przywódca, taki wielki czy inny. To było takie akuratnie na poziom akuratnie komunizmu i postkomunizmu, nie? A walka w dalszym ciągu trwa. Wszystkie ustawy, które są, nie są ustawami. Dobrze, że na razie się uspokoiła sprawa funduszu kościelnego. Ale do tego się wróci zupełnie, prawda? I taki ten. I przy tej sposobności mówi się o takich czy o innych kłamstwach. Tak. Wiadomo, że gdzie są pieniądze, tam zawsze chodzi, prawda, o ten. A tymczasem do cóż, no, zwykłych paru kelnerów wzruszyło, prawda, posadami Polski. Bo podsłuchy kelnerskie, prawda, i główna władza. To nowy świat się zjawił. A ten temat się nikt nie wypowiada, bo na tym się musi wypowiedzieć urzędująca władza przecież, nie? Tu nie chodzi o to, kto nagrał. I dlaczego nagrał, ale co nagrał? To jest istotne rzeczy. Tego na tym się nie zastanawia, prawda, że minister, prawda, spraw wewnętrznych mówi, że Polska nie funkcjonuje. Czy państwo nie funkcjonuje? No to znaczy, że wszyscy robią, każdy robi co chce, a to wszystko jest farsa. Można dojść do wniosku, że wtedy, kiedy się Kościołem manipuluje i chce się go podporządkować komunizmowi czy jakiejś innej ideologii, gender, czy też ideologii, ja wiem, prawda, in vitro, czy coś, to będzie się szukało sprzymierzeńców w Kościele. A jeżeli nie, to będzie się uderzało w sposób brutalny w Kościół. Przykładem tego jest skandaliczny proces, który toczy się w stosunku do arcybiskupa Józefa Michalika z Przemyśla. Jest to skandaliczny proces. Trzeba się wstydzić, że w ogóle taki proces w Polsce demokratycznej w roku 2015 ma się odbyć, bo ja się wstydzę za taki sąd i za taki proces. Historia życia biskupa Kaczmarka każdemu współczesnemu człowiekowi musi pokazać jedno, że wierność pierwotnemu wyborowi powinna pozostawać. Wierny Ewangelii od początku do końca. Nie tam, jak kardynał Marks teraz sięga tam do Lutra, nie Lutra i tak dalej. Wierność normalnie Ewangelii od początku do końca.
wierność ojczyźnie od początku do końca i wierność człowiekowi, temu prostemu od początku do końca. I to jest, a tej wierności nauczył się w szkole, którą nazywa się Kościół, w szkole dekalogu, nigdzie indziej, prawda. I mimo studiów zagranicznych, gdzie w tamtym czasie, za jego czasów już było dużo liberalizmu i tak dalej, prawda, gdzie masoneria szalała wszędzie, podobnie jak dziś, tylko że pod inną nazwą, pozostał sobą i mimo prześladowań, mimo szykan, mimo zdrady bliskiego otoczenia, do końca dowiózł ten wielki dar i skarb, jakim jest jego wierność Kościołowi i wierność ojczyźnie. Każdy, kto jest patriotą, bez względu na to, jaka jest jego wiara, ze względu też na to, jaka jest nasza historia, powinien dojść do prostej konstatacji, że walka z Kościołem, nie z wypaczeniami w Kościele, ale walka z Kościołem ostatecznie jest walką z narodem. To jest historia każdego człowieka. Każdego człowieka, każdego męczennika tamtych czasów sama musi przemawiać. I zależy od wrażliwości. Jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany tylko i wyłącznie władzą, to nie będzie patrzył na wzory tamtych czasów. Będzie patrzył na władzę, prawda, od innej strony. Dzisiaj mówienie, prawda, o tym w obliczu walki wyborczej, prezydenckiej, a potem innej, to wszystko musi chwytać człowiek, który się zastanawia nad rzeczywistością, żeby się taka nie powtórzyła. Biskup Paczmarek jest to jedna z postaci w historii Polski, która pokazuje, w jaki sposób zdemoralizowana władza polityczna lub władza polityczna podległa zbrodniczej ideologii, w jaki sposób odnosi się do Kościoła. I tak naprawdę ten symbol mówi o jednej rzeczy, że prześladowanie Kościoła w warunkach polskich praktycznie jest równoznaczne z prześladowaniem czy z gwałceniem wolności narodu. Jednoznaczna, prawda, obrona Polski, obrona rzeczywistości, obrona suwerenności naszej, prawda, i poprzez także głoszenie prawdy, jednej, jedynej prawdy, prawda, objawionej dekalogu, pozostaje zawsze potrzebą Kościoła, mimo wszystko, czy to będzie groziło, czy nie będzie groziło. Jak powiedział ksiądz biskup Świrski, biskup podlaski, siedlecki, ordynariusz na pogrzebie księdza biskupa, to powiedzmy tak, jak Żydzi wyprowadzali, prawda, zwierzę ofiarne, kozła czy barana na ofiarę i składano, to taką ofiarą całopalną komunizmu dla trwałości Kościoła, dla obrony Kościoła, niewątpliwie na pierwszym miejscu jest ksiądz biskup Czesław Kaczmarek. Wszystkim dziękuję za modlitwę i życzliwość. Moim wrogom, którzy niesłusznie przydali mi tyle krzyża i cierpień, mimo wszystko przebaczam, starając się naśladować Chrystusa Miłościwego. I dziękuję za daną mi okazję przejścia przez próbę i czyściec na ziemi.